W sobotę 13 listopada została uruchomiona baza rodzin Szlachetnej Paczki. To czas, kiedy każdy z nas może zapoznać się z historią danej rodziny, poznać jej potrzeby i zdecydować, czy chce zostać darczyńcą. Jakie są potrzeby? To już wszystko zależy od rodziny. Są to czy pralki, lodówki, opał, żywność, chemia, ubrania. To jest naprawdę bardzo ciężko ujednolicić i zaokrąglić, bo jednak każda rodzina jest indywidualna, każda ma swoje indywidualne potrzeby. Także trzeba wejść na stronę www.szlachetnapaczka, Mazowsze, powiat kozienicki i tam wszystko jest opisane, więc trzeba się po prostu zapoznać. Jeśli chodzi o darczyńcę, to może być to osoba prywatna, może to być firma, mogą być to znajomi, którzy gdzieś tam się zbiorą, zrobią jakąś zrzutkę i na takiej podstawie sobie określą, że mają taki fundusz, potrzeby, w bazie rodzin widać, jakie mają potrzeby. Czyli można sobie wstępnie określić, ile pieniążków będzie potrzebne, żeby te przynajmniej główne potrzeby zapewnić rodzinie. Więc jeśli ktoś się czuje na siłach, żeby podjąć taką rodzinę, to po prostu szuka w bazie sobie odpowiedniej kwotowo i sobie taką rodzinę wybiera, czy ze znajomymi, czy firma, czy osoba prywatna, w zależności od tego, jakimi finansami dysponuje. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl, jeżeli wejdziemy do opisów rodzin, na dole, jeżeli zeskrolujecie stronę, jest coś takiego jak poradnik darczyńcy. Jeżeli ktoś chciałby się z nim zapoznać, nie jest pewny, czy dałby radę zorganizować taką paczkę, to po prostu polecam, żeby tam zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda. Tam jest wszystko bardzo dobrze i dokładnie opisane. A pomagać warto. Najlepszym tego przykładem są wolontariusze Szlachetnej Paczki, którzy odwiedzają potrzebujące rodziny. Emocje są na pewno trudne do opisania. Na początku nie wiemy, czego się spodziewać, idąc do rodziny, jaka będzie sytuacja i warunki mieszkaniowe i ich potrzeby. Już przy spotkaniu gdzieś te emocje opadają. Widzimy też, jak rodzina reaguje na nas, jak się cieszą, że przyszliśmy, że chcemy z nimi rozmawiać, że ktoś w końcu ich usłyszał. Na terenie powiatu kozienickiego działają 3 rejony Szlachetnej Paczki: Kozienice, Głowaczów i Garbatka Letnisko. Większość rodzin już ma swoich darczyńców, pozostałe jeszcze na nich czekają. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia strony www.szlachetnapaczka.pl i do zapoznania się z potrzebami poszczególnych rodzin. Może wśród naszych widzów też znajdą się darczyńcy.